Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się składaniem komputera dla widza. Także w dzisiejszym odcinku dowiecie się, jak złożyć komputer na 14 generacji Intela wraz z bardzo dużym chłodzeniem, wraz z DDR5-kami, w dużej obudowie. No i co Wam mogę więc powiedzieć? Chyba zabieramy się za tego bydlaka, składamy komputer, bo widz czeka, trzeba mu go zawieźć. Jeżeli chcesz, aby złożył komputer dla Ciebie, napisz w komentarzu specyfikację, jaką chciałbyś mieć w Twoim komputerze, a może niedługo będziemy robili jakieś konkursy, kto wie, zależy jak do komentarza zostawicie, ile lajków, ile wyświetleń. Wszystko zależy tak naprawdę od Was. Działajcie, wysyłajcie film znajomym, a my zabieramy się za składanie. W tym komputerze znajdować będzie się płyta główna Z90 Tomahawk Wi-Fi, w której będzie osadzony Intel iCore i5, w tym przypadku z 14600KF, czyli procesor, który można podkręcać, nie ma karty zintegrowanej. Do procesora mamy chłodzenie Noctua DH15, czyli najlepsze chłodzenie, jakie istnieje na rynku. Mam nadzieję, że wejdzie, bo jest ogromny i ja miałem problem z tym chłodzeniem. Jako druga część komputera to będzie po prostu karta RTX 3080 od Zotaka. Jako pamięć operacyjna posłuży nam Kingston Fury Regenerate XMP 6400 MHz z CL32, czyli bardzo dobre pamięci operacyjne. Do tego mamy od Endorphi 1000W zasilacz. Dwa dyski, jeden systemowy, drugi na gry, po to, aby po prostu rozdzielić pamięciowo i prędkościowo te dyski, aby nie było problemu z ich wydajnością. No i całość będzie w takiej oto obudowie. Jest to obudowa od Endorphi 700 ARGB. No i wygląda naprawdę porządnie i jest mega ogromna, więc zabieramy się za przygotowanie obudowy. No i co, przechodzimy do składania kompa. To tak jak mówię, widz czeka i fajnie jakby mógł dzisiaj sobie już pograć. Aż jestem zdziwiony, bo panel z szybą, słuchajcie, ma dość nietypowe mocowanie, bo mocowany nie jest standardowo na śrubki z przodu, tylko dość niestandardowo, bo śrubki są z tyłu i to jest cały panel łączony z metalem. Oczywiście folię dla widza zostawię, niech sobie sam ją zdejmie, jeszcze mu to powiem, ale tutaj widzę, śrubki są z tyłu odkręcane i one nawet chyba nie do końca się odkręcają, tylko są odkręcane tak do pewnego etapu i nie odchodzą. I szyba otwiera się jak takie drzwiczki, ty. No ale fajne to jest rozwiązanie. Ej, szczerze? Mega fajne. Patrzcie, otwieram jak drzwiczki, wysuwam. Ej, super, podoba mi się, no. Więc jeden panel boczny mamy już zdjęty. Wygląda środek mniej więcej w ten sposób. Tu widzę, że są kabelki. No i co, zajmujemy się za drugi panel, który również musimy otworzyć. I on również jest w ten sam sposób odkręcany, czyli śrubki nie do końca odkręcane. Drzwiczki, wysuwamy. Bardzo fajny patent, szczerze. No i dobra, mamy teraz dwie części obudowy zdjęte. Mamy tu oczywiście instrukcję. Co do instrukcji, ja sobie odłożę na bok. Raczej mi się nie przyda, ale zobaczymy, bo oczywiście jest tu mnóstwo kabli i te kable będzie trzeba oczywiście ogarnąć, więc warto by nimi się również zająć. Więc z tej strony wygląda to w ten sposób. Są kabelki ładnie podspinane od Endorphi, ale je trzeba oczywiście rozpiąć, bo one będą do podpięcia do płyty głównej. I tu mamy jeszcze przymocowane śrubeczki. No, te kable będzie to poukładać, bo jest dużo miejsca, ale to miejsce trzeba będzie wykorzystać. Dobra, mamy tu śrubki, mamy tu trytki w tym woreczku, z tego co widzę. Mamy mocowania do dysków, mamy te magiczne śrubki i zwykłe śrubki. Okej, czyli to odkładamy. No i co, tu z tego co widzę, te kable oczywiście będziemy musieli poukładać, więc je i tak wszystkie teraz zluzowuję. Niestety one są tak poukładane, powiedzmy, trochę średnio w tej obudowie, więc będzie trzeba jeszcze raz je ułożyć. Jak zazwyczaj takie kable układa się po prostu po swojemu, niestety. Tym bardziej, że te kable tu będzie trzeba popodpinać. No i będzie to wymagało niestety rozplątania tej plątaniny kabli. Okej, mamy te kable rozplątane. Mamy tak, kabel od USB-ka, kabel od USB-C, które wszystkie kable są tu splątane razem, ja muszę je tu porozplątywać najpierw, także widzimy się za sekundę. Kable udało mi się rozplątać, mamy wszystkie kable rozplątane, poza tymi, które już są tu zamocowane, ale mamy to rozplątane, co chcieliśmy mieć rozplątane. To jest dojście do RGB do obudowy i do SATA do zasilania. Dobra, teraz ten kabelek, który tu idzie, będzie mógł być przymocowany, tylko na razie go nie mocuję. Po prostu go sobie przerzucę, bo to jest od wentylatora. To są kable wszystkie chyba od wentylatorów. Nie są za ładnie poukładane, ale to jest ok, można powiedzieć. Dobra, czyli te kable będziemy nimi zajmować się na końcu. Mamy je rozplątane, najważniejsze, że nie ma tej kępki, która tutaj była. No i co? Teraz zajmiemy się dalszą częścią, mi się wydaje, co? Dalsza część. My musimy włożyć teraz tu zasilacz. Ten zasilacz trzeba najpierw wypakować. Jeżeli chodzi o zasilacz, jest to zasilacz, tak jak mówiłem wcześniej, 1000W, pełni modularny, więc wszystkie kable mamy, jak widzimy tutaj, osobno, co jest mega, mega spoko, bo możemy wszystko poukładać. No i oczywiście w zestawie również mamy trytki, więc sobie dorzucimy do tych trytek, które już dostaliśmy od obudowy.
No i sam zasilacz. Ten zasilacz od razu wkręcić musimy. A jeszcze sobie tą bąbelkową w sumie też tam wrzucę. Wszystko oczywiście do widza wraca, ja mu nic nie zabieram. I to jest powód, dlaczego ten zasilacz jest mega fajny. Wszystkie kable, jakie widzicie, wszystkiutkie, są po prostu wpinane osobno, dzięki czemu możemy spokojnie sobie zrobić management kabli, nie będzie w środku bałaganu. A jeżeli kupujecie zasilacze niemodularne, czyli z pełną ilością kabli, no to wtedy jest problem obudowy to jakkolwiek schować, więc oczywiście tego niezbyt to polecam. No i się zastanawiam teraz, tu jest taka blaszka, czy ona jest do obudowy wkręcana? Tak, ona jest do obudowy wkręcana, dobra, czyli my potrzebujemy zwykłe śrubki, które są tutaj razem z trytkami. Trytki też sobie już na bok położę. Trytytki. No i nasze zadanie jest mega proste, bo tak naprawdę po prostu musimy wziąć ten zasilacz, sadzić go tutaj na pianki, o dziwo, tu są jeszcze takie, żeby wibracje nie przenosiło na obudowę, żeby było ciszej. Na tych piankach dosunąć do krawędzi obudowy. Teraz tutaj znaleźć miejsce do śrubek, żeby wpasować śrubeczki. Wziąć po prostu śrubokręt, no i te śrubki wkręcić po prostu. Robię to na ukos, żeby zrobić to w miarę po kolei. I teraz dokręcamy, żeby ten zasilacz tutaj nie latał. Z tego co widziałem, mają fajnie to rozwiązane w tej obudowie 700, ponieważ jest wszystko tu rozwiązane antywstrząsowo i widzę, że są z każdej strony takie pianki, które mają zniwelować wstrząsy czy też wibracje, które nie powinny przenosić się na obudowę, więc jest to mega fajne rozwiązanie. W mojej obudowie tego nie mam, miałem obudowę 400, więc jest to trochę niższy model. Ale mimo wszystko widzimy, zasilacz jest już włożony, więc teraz trzeba zabrać się za płytę główną, którą musimy wyjąć z pudełka, wsadzić tutaj wraz z procesorem. Czyli wyciągamy teraz płytę główną i zajmujemy się teraz osadzaniem procesora i przygotowaniem ewentualnego backplate'a, jeżeli jest potrzebny do chłodzenia. Więc trzeba tutaj wyjąć sobie tą płytę główną. Czekajcie, to położę tak... Wow, widzowie, jestem w szoku. Szczerze, patrzcie to. Pierwszy raz spotykam się, żeby z płytą główną przyszedł pendrive ze sterownikami prawdopodobnie, ty. Ale jaja. No przyszedł pendrive od MSI, taki mały. Prawdopodobnie są w środku sterowniki, ale nie jestem pewien. A sterowniki mam też pobrane na komputerze, żeby tutaj wgrać nowy BIOS, ale jak widzimy, pendrive USB 3.0 w ogóle. To ciekawe bardzo. Szczerze, nigdy nie widziałem, żeby w przybycie głównej dostać pendrive'a. Mamy kable SATA, ale tutaj widz nie chciał dysków pod SATA. Mamy też różne naklejki. I mamy oczywiście antenki do Wi-Fi, ale my również Wi-Fi tutaj widzowi nie mocujemy, bo on też tego Wi-Fi nie chciał. Także jak będzie chciał korzystać z Wi-Fi, to sobie te antenki dokręci. One będą schowane tutaj przy obudowie. A to mnie zastanawia, do czego te naklejki. Ale ile tych naklejek? Zobaczcie to w ogóle. Jakieś dingusie tu są, ty. Ale fajne. Ej, fajny bajer. Tu położymy, zostawiamy. Pudełko zamykamy. I płyta główna prezentuje się w następujący sposób. Wygląda ona właśnie w ten sposób. Możecie sobie zerknąć. Tak o wygląda. My musimy oczywiście tutaj do soketa włożyć procesor. Więc ja sobie tutaj tą wajchę podważam. I podnosimy sobie to. Piny są na płycie głównej, czyli po nowemu, jeżeli chodzi o Intela. To jest nowe podejście Intela, które piny mocuje bezpośrednio już płytę głównych, czyli że soket jakby jest odwrotnie zrobiony niż tego, co jesteśmy przyzwyczajeni. Więc jest to, uważam, że rozwiązanie lepsze, ponieważ dzięki temu jest mniejsze ryzyko, że ktoś uszkodzi sobie coś podczas składania kompa, co myślę, że jest mega ważne i mega spoko, że właśnie coś takiego jest. Dobra, naklejeczka zrywana, otwieramy pudełeczko i z pudełka wyciągamy procesorek z instrukcją oczywiście. Niemniej jednak do zakładania procesora raczej ta instrukcja mi nie jest potrzebna. Tak muszę rozbroić to opakowanie, żeby wyjąć ten procesor. O właśnie, mamy procesor. Jak widzimy, tu nie ma pinów. Piny są na płycie głównej, więc jest bezpieczniejsza forma transportu i bezpieczniejsza forma mocowania tego. Jest to jak najbardziej na plus. To już w nowszych generacjach i od AMD-ka i od Intela wchodzi, więc jakby jeżeli coś zamawiacie sobie jakieś części, to możecie się mniej obawiać, bo szansa na zniszczenie sobie czegoś podczas transportu, czy też szansa na zniszczenie czegoś podczas składania maleje z każdą generacją. Teraz musimy wyjąć ten procesor, przyjrzeć się, gdzie jest trójkącik. Jest taki trójkącik na obudowie w tym miejscu i patrzymy, gdzie jest ten trójkącik na obudowie, czy też na tym plastiku. I on jest skierowany w tamtym kierunku, więc już wiemy, jak ten procesor zamocować. No i teraz trzeba użyć trochę siły. No i procesor osadzony, jak widzimy, jest pięknie tutaj osadzony. Mogę dotykać powierzchni, bo i tak będę czyścił to alkoholem izopropylowym. Wy tego nie róbcie, nie dotykajcie, że nie macie alkoholu izopropylowego na miejscu. No i tak wygląda osadzony już procesor. Myślę, że możemy pokusić się też o montaż pamięci operacyjnej od razu.
Niemniej jednak, zobaczmy teraz tak. Mamy ten Pstana First, oczywiście drugi slot i czwarty slot od obudowy. Ok, no to wsadzamy tę pamięć operacyjną. Pierwsza kość i druga kość. Teraz musimy przyjrzeć się, no rozebrać od opakowania, od chłodzenia. Wy też musicie to zawsze robić, bo zawsze istnieje, widzowie, ryzyko, że musicie zmienić coś z backplate'em. Raczej w tych nowych Intelach nie powinno nic takiego być. Powinno to być w teorii na wcisk. Chociaż różnie to może być, bo tu żadnego backplate'a nie widzę. Więc należy przygotować się i tutaj wypakować teraz od chłodzenia, żebyśmy mieli informację, czy faktycznie musimy coś zmieniać, czy też nie. Często niektórzy o tym zapominają i potem nagle jest już płyta przykręcona, no i jest mindfuck, co musimy zrobić, nie? Dobra, więc tutaj musimy sobie zobaczyć backplate'iki. Pod Intela jest NB-IBP4, ok. I pod AMD też coś tutaj jest. Teraz trzeba spojrzeć do instrukcji chłodzenia. LGA 1700 mamy, czyli powinniśmy mieć Intel backplate'a i o tym właśnie mówię, że to trzeba sobie przygotować, bo jeżeli o tym zapomnimy, no to jesteśmy potem w dupie i mamy problem z montażem, więc teraz mamy backplate'ika, który musimy przymocować, również według instrukcji. Tutaj z tego co widzę jest backplate'ik, są jakieś złączki i po prostu musimy to zamocować. Pastę, którą wykorzystamy, będzie to pasta z chłodzenia, będzie to pasta Noctua, którą prawdopodobnie po roku będzie trzeba zamienić na Grizzly, ale jednak ta pasta też jest całkiem spoko, nie należy do najgorszej, więc można z niej spokojnie korzystać. Tutaj z tego co widzę Noctua pokusiła się o naklejkę taką dość lepszą, bo widzę, że jest to naklejka taka metalowa. Oczywiście naklejek ja widzowi przyklejać nie będę, dam mu je po prostu w paczuszce, żeby mógł sam sobie zdecydować, czy chce je naklejać, czy nie. Ale bardzo fajna naklejka, bo takiego metalowego grawera jeszcze nie widziałem, żeby ktoś dawał. I co ciekawe, gdy dostaliśmy też śrubokręt, który przyda się nam przy przykręcaniu chłodzenia, bo jest ono naprawdę wysokie, więc również dobry ruch z strony Noctua. Ja takiego czegoś w swojej paczce nie miałem, a też korzystam z tego chłodzenia. No i dobra, resztę rzeczy odkładam sobie na bok. My musimy zająć się teraz backplate'ikiem i do backplate'a potrzebujemy mieć tak, to położyć w ten sposób, tak o, to musimy oczywiście otworzyć i potrzebujemy teraz zrobić tak. Teraz widzę, że to ma 2 metry ułożenia, szerzej bądź wężej. Tu będziemy musieli niestety sprawdzić zaraz, czy będzie pasowało, czy nie. Taka mała zagwozdka, ale to nic się nie stało oczywiście, w razie co też możemy to przecież przesunąć. Na razie ustawię to szerzej, chociaż dowiemy się od razu, jak to poprzeczną sobie założymy. Czy faktycznie ma być to szerzej czy wężej, bo to wszystko zależy od soketa. Let's see. Nie, jest na szerszym, także jest git. Jest opcja 2 i 1. I dwójkę trafiłem, tak faktycznie tam jest napisane w instrukcji, że jest to opcja pod LGA 1700, a my właśnie składamy na Intel 14 generacji, czyli na LGA 1700. Więc trafiliśmy idealnie i możemy sobie to przygotować. Teraz z tego co widzę w obudowie mamy miejsce, żeby ten backplate sobie załączyć potem, więc nie musimy go tak naprawdę od razu wkładać, ale w większości obudów, tych przynajmniej starszych, było tak, że tego backplate'a nie da się założyć wcześniej, więc moglibyśmy spokojnie pokusić się o montaż tego czegoś później, bo tu widzę, że byłoby dojście, ale wygodniej no myślę, że będzie mimo wszystko złożyć to teraz, więc zajmiemy się tym po prostu od razu. Tym bardziej, że i tak musimy zamocować takie części jak te blaszki, więc jakby to jest bardzo małe i to nie będzie przeszkadzało przy montażu. Więc możemy na spokojnie teraz podnieść sobie płytę główną, przyłożyć backplate'a, położyć sobie płytę główną z powrotem. No i możemy teraz zamocować sobie śrubeczki wraz z tymi blaszkami do montażu całego chłodzenia. I teraz pod 1700 są te niebieskie, zarzucamy je po prostu na górę. Tutaj, żebyście widzieli, nakładałem po prostu tylko to na górę. No i musimy zakręcić je wraz z tymi blaszkami, gdzie musimy ustalić orientację całego bydlaka, więc musimy tego bydlaka wyjąć. I tutaj widz postawił na wersję brzydszą, czyli wersję oryginalnego koloru Noctua. Ja oczywiście postawiłbym na wersję black, bo wygląda ona dużo ładniej, ale to jest kwestia widza, że on taką sobie wybrał. Wiadomo, że wersja black jest droższa, a ta wersja jest po prostu tańsza i zawsze można było jakieś grosze zaoszczędzić, no nie? Co ciekawe, tutaj również jest zamocowany od razu wentylator, więc myślę, że jest to mega, mega spoko. Teraz pytanie, czy my chcemy mieć takiej orientacji, czy takiej orientacji? No i teraz, jeżeli chcemy zmieścić kolejny wentylator, powinniśmy chyba pokusić się o orientację tego typu, a nie tego typu. A widz wiem, że chce kręcić sobie tutaj dość dużo, więc fajnie byłoby, gdyby mógł korzystać w pełni mocy wentylatora i zrobimy mu chyba w ten sposób. Jeszcze muszę sprawdzić, na razie plastiku nie będę zdejmował, tylko położę to w ten sposób. Jak szeroka jest ta karta graficzna, żeby jeszcze wiedzieć, czy tu z tej strony ma szansę ten wentylator wejść. A widzę, że nie ma szansy wejść ten wentylator z tej strony. Więc
to i tak nie ma sensu. U mnie też mam jednego wentylatora tylko podpięte tego, co tu jest, bo tu dodatkowo jest drugi wentylator, wiadomo. I można dwa zamocować, ale nie wiem, czy my damy radę w ten sposób. Więc teraz tak, tu jest wentylator zamocowany ze strzałkami w tę stronę, więc możemy zrobić tak. Możemy sprawdzić, czy w tej obudowie się po prostu zmieści ten drugi wentylator z tej bądź z tej strony. Raczej marna szansa, szczerze, ale to nic nie szkodzi, bo i tak czy siak, nie wiem, czy wiecie, no kto jest coś takiego, że mamy taką przejściówkę na wentylator, że mamy jakby dwa podpięte wentylatory, pracują one wtedy wolniej niż jeden, który pracuje na pełnych obrotach. Oczywiście możemy również ten jeden wentylator sobie zwolnić poprzez taką przejściówkę, ale tych przejściówek nie chcę używać zbytnio. Jeden wentylator po prostu podepniemy normalnie, chyba że uda się wrzucić dwa, to wtedy wrzucimy dwa. Ale my chcemy pojąć to w ten sposób, więc my potrzebujemy śrubkę z prawej i lewej strony, co przekłada się nam na to, że my powinniśmy mieć teraz to w ten sposób ułożone. Tutaj jedno i tutaj drugie. Teraz trzeba zobaczyć, czy będzie pasowało. Z tego co widzę, tak. No i musimy tego bydlaka przykręcić. Cztery śruby. Ja pozwolę sobie użyć swojego śrubokręta. Będzie szybciej. No i mamy wmocowanie przygotowane do ochłodzenia, więc już nie musimy się tym przejmować. Ja oczywiście od razu też zajmę się tutaj dyskami M2, żeby je włożyć, bo później nie będzie sensu tracić czasu w obudowie, bo to jest nie mniej wygodne. Naklejki, jak mówię, włożę wszystkie do jednego woreczka, żeby mógł sobie widzę decydować, czy chcę sobie je nakleić, czy nie. Drugi wentylator może się uda zamocować, więc to na razie na bok kładę. Tym bardziej, że jest tam pasa termoprzewodząca i może się ona przydać. Teraz jeżeli chodzi o dyski M2. To do dysków M2 zamocujemy je w tych slotach po kolei. Jeżeli chodzi o slot pierwszy, on jest tym slotem, który wiem, że jest najszybszy. I tu postawimy po prostu systemowy dysk. Dyski mamy dwa. Mniejszy, który ma być dyskiem systemowym i większy, który ma być dyskiem pod gry. Także tak to wygląda. Czyli tego Cruciala wrzucamy do slota numer 1, do slota numer 2 wrzucamy Lexara. No i w ten sposób będzie to wyglądało. Także my odkręcamy sobie... Oho, tym nie odkręcimy. Jesteś poprecyzyjny. Więc odkręcamy sobie pierwszy slocik tutaj. W ten sposób to wygląda. Teraz wyciągamy dysk Cruciala. Jest to model Crucial P5+. Oczywiście tutaj dają śrubkę w zestawie, ale mi ona jest niepotrzebna. Tutaj jeżeli chodzi o Cruciala, ja tej naklejki nie ściągam. Te naklejki można ściągać i wtedy tak naprawdę powinna być w teorii lepsza wydajność chłodzenia. Niemniej jednak też czytałem, że jedni ściągają, inni nie ściągają i są podzielone zdania. Nie chcę budzić tu kontrowersji, więc tej naklejki po prostu nie ściągam. Bo pamiętajcie, że tą naklejkę możecie zerwać, nie możecie zerwać tej z tyłu. Ta z przodu jest możliwa do zerwania. Szczerze, teraz jest mega przyjemny montaż tego dysku, bo nawet nie trzeba śrubki odkręcać. Kiedyś trzeba było te śrubki odkręcać i to jakoś inaczej wyglądało. A teraz jak widzimy, to mają takie mocowania, można powiedzieć, że na zacisk i to jest mega spoko. Tu oczywiście ten termopadzik ściągamy, żeby mógł chłodzić ten dysk. I my sobie go zamocujemy. W ten sposób pierwszy dysk jest już zamocowany. I odkręcamy slocik D2. I tutaj odblokowujemy sobie kolejne miejsce nad dyskiem 2. Teraz mocujemy dysk Lexara 790, która ma bardzo duże prędkości. No i ten dysk będzie przeznaczony na CS-a, z tego co mi wiadomo. Bo tutaj widz gra w CS-a. I tu również będzie na zacisk, czyli znowu wkładamy. To musimy obrócić jeszcze trochę. Wkładamy, zaciskamy tym plasticzkiem. I w tym momencie dysk już jest zamocowany. Te naklejki również nie ściągam, mógłbym to zrobić, tylko nie chcę budzić Was kontrowersji, bo ostatnio się na mnie obraziliście o to, że tak robiłem. A tak jak mówiłem, to nie jest utrata gwarancji. Utrata gwarancji w momencie, kiedy zrywacie tą backplate'ową tam, gdzie jest napisane, że nie wolno jej zrywać, bo szkodzi to gwarancją. Natomiast w przypadku tej można spokojnie to zrobić, więc nie wiem, czemu się na mnie tak oburzyliście. Więc zanim to założymy, to termopada odkleimy, bo faktycznie się zagapiłem. Pyk, termopadzik. Niech te dyski się chłodzą, niech działają dzięki temu stabilnie. W tym momencie płyta główna jest gotowa do włożenia tak naprawdę do środka. Mamy zamocowane pamięci operacyjne, mamy zamocowany dysk, mamy zamocowane dyski M2, przepraszam, nie jeden. Czyli mam procesor, ramy, dyski. No i chyba wszystko tutaj, jeżeli chodzi o tą część. Możemy teraz wkładać to do obudowy, więc teraz musimy zrobić sobie tutaj trochę miejsca. Teraz musimy położyć sobie obudowę na płasko. I musimy teraz sprawdzić, czy wszystkie piny, które są po mi potrzebne, są na miejscach. Tak, aby upewnić się, czy pasuje wszystko do tej płyty głównej. Ja robię to zawsze w ten sposób, że chwytam za płytę główną. Patrzę mniej więcej, czy te wszystkie się zgadzają. Tu jest jeden, tu jest drugi, tu jest trzeci. Tu jest czwarty i szósty w tej samej linii. Tu jest kolejny i tam jest kolejny. Wszystkie się zgadzają, więc musimy ją teraz tutaj po prostu położyć. Nie wiem, czy tego przedniego wentylatora nie będę podkręcał. Tak, odkręcimy sobie ten przedni wentylator, bo nie chcę tu nic uszkodzić. Więc muszę zdjąć wentylator, który znajduje się po tej stronie. Kabelek się trochę pociągnie. Okej, niech sobie tutaj tak leży.
należy, mamy teraz lepszy dostęp i nic nie uszkodzimy, wkładając płytę główną. Na tym mi zależało. Patrzę, czy wszystkie śrubki są na miejscu, żeby to wszystko pasowało. Dobra, mamy to na miejscu. I teraz potrzebujemy śrubki, żeby to zamocować. Dobra, i lecimy po kolei. Tutaj, jeżeli chodzi o przykręcanie, jakby metody są różne, możemy to przykręcać od razu do końca, możemy to przykręcać wolniej. Ja chcę to przykręcić w taki sposób, aby stopniowo dokręcać wszystko, co tu się znajduje. Czyli leciutko chwytamy śrubką, bierzemy następną, wkładamy następną na miejsce i kolejną też delikatnie przykręcamy, tylko żeby chwycić, żeby płyta się po swojemu ułożyła. Ok, i lecimy z kolejną. Wszystkie śrubki już mam lekko przykręcone, to wtedy stopniowo dokręcamy je tak, aby płyta główna się trzymała. Ten śrubokręt jest do tego za mały, niestety. Ma zbyt małą końcówkę, więc użyję do tego mojego dużego śrubokręta, wkrętaka. I z głową nie za dużo przykręcamy, żeby tylko ta płyta główna się dobrze trzymała. Tutaj jednej śrubki nie sięgnę tym. Tu użyjemy śrubokręta od Noctui zaraz. Dobra. Bardzo przydatna rzecz, kurde, ten śrubokręt od Noctui, szczerze. Mega fajna sprawa. Dobra, mamy wpakowane już płytę główną. Teraz wypadałoby podpiąć kable, żeby nie robić tego potem, kiedy będziemy mocowali to duże chłodzenie, bo ono będzie dużo zasłaniać. Więc musimy zająć się teraz kablami. Popodpinać wszystkie kable zasilające. Ja idę po jakieś pudełko do tych śrubek. Żeby tych śrubek nie zgubić, użyję sobie pudełka po gumach. Bardzo przydatna sprawa. Dokręćmy ten wentylator z powrotem. Ok, wentylator mamy dokręcony. Teraz potrzebuję, słuchajcie, komputer podnieść. Teraz jest ta najmniej przyjemna część, czyli kable, bo z kablami zawsze jest tutaj pełno roboty. Będę potrzebował te tutaj graty. Teraz tak, ja potrzebuję po kolei z tych kabli modularnych tutaj będziemy mocowali. Po kolei, to tak. Najpierw potrzebuję główny kabel, ten do płyty głównej tutaj, ten dokładnie, P1, do takich dwóch wtyczek. I musimy teraz dostać się od drugiej strony. Tu od spodu, jak tam patrzyliście wcześniej na zasilacz, jak wcześniej było widać zasilacz, tam były różne wtyczki, muszę teraz tutaj wpiąć tam ładnie. I to jest podpisany motherboard, jakby ktoś się zastanawiał. Jakby nie pomylicie się nawet przy modularnym zasilaczu. Wszystko jest podpisane, jest posegregowane, posegregowane i nie da się pomylić. Teraz tą wtyczkę muszę gdzieś tu przepuścić do góry. Gdzie mamy teraz to? To jest u góry. No to tą musimy przepuścić przez górne albo przez dolne. Wydaje mi się, że ładniej będzie przez górne, bo to tu się wtedy fajnie ułoży. Ale jeszcze zobaczymy. Tak, dobra, mamy przepuszczony kabel. Znowu obracamy kompa. Już jesteśmy od drugiej strony. Tutaj teraz są obrócone i mamy teraz wtyczkę, którą musimy wpiąć. O pierdziu. O pierdziu. To jest sztywny kabel bardzo i ciężko go obrócić. A z tego co widzę, wtyczka jest z tej strony. Ale tutaj damy radę. Zgniemy go, żeby jak najmniej go było widać. Udało się w miarę go poprowadzić tak, żeby był jak najmniej widoczny. Jak widzicie, wygląda to w ten sposób. Myślę, że ładnie udało mi się to ustawić. Nie jest najgorzej. Z drugiej strony sobie to uporządkujemy potem, ale na razie wygląda to tak i myślę, że jest git. Myślę, że jest jak najbardziej git. Teraz tak, jeżeli chodzi o nową generację Intela, jak i AMD, to w tym wypadku potrzebujemy dwóch kabli CPU. Mamy tutaj jeden kabel CPU i drugi kabel CPU. I te dwa kable CPU musimy puścić tutaj od góry, więc już musimy tego kompa znowu obrócić. I teraz dwa kable CPU musimy rozpiąć i wypuścić je w miejscu, gdzie ten wentylator był wypuszczony. No i musimy te kable teraz piąć do zasilacza. Jeden kabel, drugi kabel. I teraz musimy je poprowadzić jakoś ładnie w to miejsce. Jeden kabel, drugi kabel. Potem będziemy zajmować się tego układaniem. Teraz musimy te wtyczki dwie wpiąć, one są tam bardzo u góry. Ciężko tam będzie widać, nawet jak ustawimy dobrze kamerę. Tu są dwie wtyczki, widzicie? I tutaj są dwie wtyczki, jeżeli chodzi o nową generację i AMD i Intela. To one już korzystają z większej mocy, więcej prądu potrzebują, więc musimy mieć dwie wtyczki, nie jedną. Więc trzeba je teraz tu w miarę ładnie wpiąć. Mamy jedną. Mam wrażenie, że jeszcze trochę i zrobię taką podwójną wtyczkę, że już nie będzie trzeba dwóch wtyczek przeprowadzać, tylko jedną, jak do płyty głównej. Bardzo ładnie to wygląda, mam nadzieję, że to prezentuje się ładnie. I teraz tak, z tej strony będziemy potrzebowali do karty graficznej dwóch kabli PCIe. Zostawimy sobie po prostu je na boku, bo one będą potrzebne do karty graficznej. A my teraz zajmujemy się częścią, w której musimy podpinać jeszcze te resety, które znajdują się... Jeżeli ta obudowa posiada sterowanie RGB-kami, to nie muszę podpinać guzika reset tutaj, żeby sterować resetem. Będzie można tym RGB sterować z poziomu płyty głównej. Bo z poziomu płyty głównej jest to dość skomplikowane. Teraz jeżeli byśmy zrobili to w ten sposób, czyli reset switch z powrotem podpięty, a to wepniemy z powrotem tutaj do JPF-ki, czyli HDD LED
plus minus, PowerNet minus plus. To teraz mamy zrobione tak, że on będzie mógł sobie sterować RGB za pomocą guzika od resetu. No nie? Ja do niego może dryndnę. Czy chcesz mieć sterowanie RGB za pomocą guzika reset? Czyli to jak oni domyślnie tutaj polecają w tej obudowie? Czy wolisz mieć za pomocą aplikacji? Kurde, będzie mi to, ja tak już nie będę tym bawił. No w sensie, czy guzik reset ci jest potrzebny, bo domyślnie masz na guziku reset, nie? No dobra, no to może być na ten reset wtedy. Dobra, to niech jest na resecie wtedy. Dobra, widzowie, dowiedziałem się, że może być domyślnie, jakby mu to jest obojętnie, więc zostawiamy to na guziku reset. Mamy tutaj, jeżeli chodzi o guziki wpięte już power, mamy już LEDy powpinane, więc instrukcja nam nie jest potrzebna. To ogólnie jest bardzo drobnym drukiem napisane, jak to jest rozłożone, więc jest to trochę słabe, bo nie wiem jakby jak to zrobić bez instrukcji, bo jest to zbyt mała czcionka po prostu. No i teraz tak, my potrzebujemy podpiąć USB-ki z góry i te USB 3.0 jest tutaj, więc my sobie możemy to wysunąć, bym zaplątał. Dobra, więc wysuwamy sobie to tutaj i jeżeli chodzi o wtyczkę USB 3.0, ona jest mega, mega twarda, mega sztywna, więc tu trzeba bardzo ostrożnie tą wtyczkę wkładać, żeby żadnego pina nie zgiąć. Z tego co widzę, wskoczyła dość szybko. No i dobra, została nam jeszcze wtyczka oczywiście od audio. Audio i tu mamy, gdzie mamy HD audio? Na dole zgaduję, co? Ja pierdzielę. Weź teraz tych kabli spróbuj nie poplątać, to jest tragedia. A tak zawsze robią to, audio jest zawsze tu na końcu, zawsze. Nie może być koło USB 3.0, nie? Producenci płyt głównych, co wy robicie z tym audio? Czemu to jest aż tam? Pamiętajcie, że audio jest najczęściej wykorzystywane akurat w przypadku obudów, więc jakby trochę dziwne to jest rozwiązanie. Teraz tak, my potrzebujemy podpiąć fana do sterowania fanami. I to będzie... Albo piątkę, bo za krótki kabel jest. Dobra, pod piątkę wpinamy. Dobra, pod piąteczką wszystko jest. Teraz mamy wtyczkę od RGB. I od RGB mamy sterownik ogólnie tutaj, ale całym sterownikiem jeszcze można sterować poprzez kompa, więc jakby to też możemy mu tu wpiąć. I RGB ma u góry. V2, V2 jest tam u góry, więc możemy mu to RGB też tu wrzucić. Ze wszystkimi kablami, pyk, pyk, pyk. Ładnie tutaj. Dobra, wskoczyło, RGB wskoczyło, ładnie. Został nam tylny fan do podpięcia, bo żeśmy go odpięli wcześniej. I on sobie tutaj luźno dynda. Teraz tak, te kable, one będą szły sobie przy prawej części obudowy, więc to nie chciałbym spoplątać się z tymi. Je puścimy tutaj w tej wnęce. To pójdzie przy tym. To będzie wchodziło wtedy tutaj. Jedno w fana, ale mają pomieszane, ja pierdzielę. Nawet fany parami nie są podpięte. Dobra, management kabli ogarniam, także pyk. Tak wyglądają ułożone kable przeze mnie, jest w miarę porządek. Tu jest wszystko ładnie pospinane, poukładane, żeby nic nie latało, nie dędało. Tu jest schowane wszystko we wnętrze. Ładnie podpiąłem już wszystkie LEDy. Musimy wziąć, ułożyć teraz tylko kartę graficzną, chłodzenie. No i bajlonda i mamy skończone, słuchajcie, składanie kompa. Także jeszcze włożymy teraz chłodzenie. Oczywiście zanim nałożymy tutaj chłodzenie, to wyczyścimy to i pastę tą przewodzącą, bo tak jak mówiłem wcześniej, dotykaliśmy ten soket. Wypadałoby go wyczyścić, żeby nie zostawić tego bałaganu. Więc bierzemy alkohol izopropylowy, zamaczamy w tym premium quality paper toaletowy, przecieramy, bierzemy chłodzenie, tutaj również trzeba zdjąć plastik, również przetrzeć. Żadnej folii tu nie ma? Nie ma, ok. Czyściutko, czyściutko. Widzimy jak się błyszczy? O to chodzi. Zamykam ten alkohol, bo kurde śmierdzi. Teraz jeżeli chodzi o pastę termoprzewodzącą, ja nałożę ją jak zwykle po swojemu, to znaczy ilościowo nie będę oszczędzał, ma to działać. No kurde, ciężko ta pasta wychodzi, chyba zmienili jakość tej pasty. To jaką metodę robicie pastę, to tam, wiecie, to chodzi o ilość, żeby tutaj była w miarę odpowiednia ilość. Będziecie oczywiście w komentarzach pisali, że łe, za dużo, co to w ogóle za papka jest. A ja po prostu tak nakładam, bo wiem, że to będzie odpowiednia ilość, to się rozprowadzi. Chłodzeniem poruszamy jeszcze i będzie git, nie? Że nie narzekajcie, nie komentujcie w komentarzu, że o, źle, że coś tam. Będzie działać. Będzie działać, będzie chłodzić, a to jest najważniejsze, widzowie. Czekajcie, w którą stronę ten wentylator miał być? Tak, w tą stronę. Dobra, dobra. Od razu lepiej. Zróbmy tak, żeby ta noktua była napisami w tą stronę i tyle. Rozruszamy trochę tą pastę. Mogę wam podnieść to, jak chcecie, żebyście zobaczyli, że jest git. Że się rozłożyło. Pokazać wam? Pokażę wam, patrzcie. Pokażę wam, że ta pasta się rozprowadziła równomiernie, że jest wystarczająco tej pasty i że wszystko jest rozprowadzone. Oj, widzicie? Jest.
jest równomierny na całym sokecie i o to chodzi, więc jakby nie ma co narzekać, że ktoś daje za dużo, ktoś daje taką metodą, taką. Nie ma to znaczenia, widzowie. To chodzi o to, jak finalnie rozkłada się ta pasta. Jak widzieliście, bo ona na całym sokecie równomiernie. Teraz też muszę trochę poruszać, żeby też tak zassało. Jeszcze bardziej się rozprowadziło. Więc jeżeli ktoś wam mówi, nie, rób tą metodą, rób tą metodą, rób tamtą, siamtą. Widzowie, to jest zwykłe gadanie głupot. Także to dla hejterów, obaliliśmy hejterów w tym momencie, że oj, moja metoda jest zła, widzowie. Dobra jest, bo jest sprawdzona, już nieraz sprawdzałem i po prostu działa. Jest skuteczna, a to jest najważniejsze, pamiętajcie. No nie, ten śrubokręt jest fajny akurat, ten co dali tutaj, bo jest idealnie nad wysokością chłodzenia. Możemy spokojnie sobie tutaj kręcić i to chłodzenie dokręcić. Podoba mi się to. Także widzicie, hejterzy, obaliłem waszą twierdzenie, że jest źle, że tak się nie robi. Właśnie tak się robi, widzowie. Pastę trzeba rozprowadzić, a nie jakieś ziarny grochu, nie jakieś coś tam. To ma się rozejść, to ma wszystko działać. Dobra, mamy chłodzenie dokręcone. Teraz trzeba gadać z tymi wentylatorami, czy wyjdą dwa, czy wyjdzie jeden, bo wiem, że bardzo widz chciał, żeby były dwa. Ja mu mówiłem, że raczej marna szansa na to. A że ma wentylatory standardowych kolorów, to zgaduję, że i tak mu na wyglądzie nie zależy. Ale się przyjrzyjmy. Jeżeli poprzemy ten wentylator tak, na ramach, to czy tutaj wejdzie szyba? Lub czy oprzemy w ten sposób? Tylko ten kabel będziemy musieli chyba przepiąć w inne miejsce, ale on tu jest zapięty dość sztywno. Dobra, połóżmy sobie ten wentylator w ten sposób, weźmy szybę i zobaczmy, czy z tą szybą ten wentylator będzie się gryzł, czy nie. Nie gadaj! U niego dwa wentylatory wejdą chyba. Co jest? Czekajcie. Ja zamocuję te wentylatory. Najwyżej go zdejmiemy, ale wydaje mi się, że u niego dwa wejdą. Ty, ja muszę też tą budowę sobie ogarnąć. Że ona jest taka szeroka, no to łatwiej po prostu wszystko zamocować. Czekajcie, wiatraki w stronę tego wiatraka tylnego. No tutaj jeden to bez problemu wchodzi na pewno, nie? To jest jakby standardowo. Dobra, i drugi trzeba trochę wcisnąć. Już twardym najlepiej naciągnąć. Pyk. Jest, trzyma się, pięknie. No dobra, na razie kabelek tutaj widzę, że jest sobie z tej strony i niech jest. Ja chcę drugi wentylator, dawajcie mi ten drugi wentylator. Muszę zobaczyć, bo to, wiecie, dwa wentylatory w tym, one są cichsze, a robią więcej roboty. My chcemy też to mieć w tym kierunku, więc tu. A czy pod kablem, czy nad kablem? Pod kablem. No dobra, sprawdzamy, nie? O kurde, nie w te dziurki włożyłem. My bad, nie w te dziurki. No dobra, sprawdzamy. Wkładamy drugie chłodzenie, drugą część chłodzenia. Drugi wentylator. Sprawdzamy, bo wiem, że widz właśnie chciał bardzo mocno, żeby to po podkręcanie szło. A dwa wentylatorki powinny sobie mimo wszystko radzić lepiej niż jeden. Więc sprawdzimy, czy to się zamknie z tym, czy nie będzie haczyło. Bo jak widzimy na obrazku, to ten wentylator jest trochę wyżej. I teraz jeżeli... No zobaczymy. Chwila prawdy, widzowie. No pewnie, że tak. Dobra, dwa wenty weszły. Także widzowie, picobello, też muszę taką obudowę sobie kupić. No zobaczcie, idealnie dwa wenty wchodzą w tej obudowie. Wiadomo, że ten went jeden jest trochę wyżej, ale to tak jest spowodowane pod spodem, mamy pamięć operacyjną, to nie przeszkadza. Kurde, on będzie mógł sobie to podkręcać teraz grubo. Dobra, bierzemy wtykę sterowania tym. Teraz pytanie, czy ta buta główna może obsługiwać dwa wenty, czy musimy używać tej przejściówki? Bo z tego co wiadomo, zawsze się używa przejściówek. Co to jest podpisane? CPU fan i pump. No tak, czyli nie ma. No dobra. No to na spokojnie sobie użyjemy tej przejściówki, żeby działały dwa wenty. Wpinamy sobie jeden tutaj, drugi ładnie tutaj. Wpinamy to pod system. Oho, na odwrót. Houston, mam problem, na odwrót. To, tu, a to tu. Pięknie. Sysfan wpięty. Kable by wypadało tu jakoś ładnie spiąć, żeby tak nie dyndały. My sobie to trytką chwycimy. Mam jeszcze trytkę tutaj jakąś. I swoje rzepy. Także my to rzepem chwycimy. Jakby chciał sobie tutaj ładnie przepiąć albo coś zrobić, to my sobie to ładnie tu chwycimy rzepem. Teraz trzeba by było jakoś go tutaj logicznie wypuścić. Aha. Jedna strona. Druga strona. Ładnie. No i picobello, widzowie. Picobello. Zobaczcie. Dwa wenty podpięte, szczerze, długo już tak noktuły nie widziałem, żeby dwa wenty pasowały w obudowie i się działały nawet. Zobaczymy jeszcze potem, czy wszystko działa. Wpinamy kartę graficzną, włączamy kompa, instalujemy Windowsa i bailando, in infinito, kurde. Dobra, karta graficzna, wykładamy to od slota, odkręcamy tutaj zabezpieczenie, które jest... A, ono jest po prostu w ten sposób, dobra, rozumiem. Ciekawe.
Muszę wam pokazać to, bo to też jest bardzo fajny patent, szczerze. Zobaczcie, zabezpieczenie jest zrobione w ten sposób, że jest na magnesik do śrubek. Nie no, bajrancka to jest obudowa, ty, serio. Jakbym miał przerzucać swojego kompa do tej obudowy, z chęcią bym to zrobił. Mimo, że miałbym z tym dużo roboty, to z chęcią bym przeniósł swój komputer do tej obudowy. Mówię to specjalnie głośno, bo może firma Endorfi usłyszy, że z chęcią bym tą obudowę otrzymał. Bo naprawdę mega fajna obudowa. I też mógłbym mieć dwa wenty do chłodzenia, to już w ogóle jest dowalone. Dobra, my będziemy potrzebowali jednego portu HDMI, ale wszystkie te plasticzki zdejmę, bo one do transportu się tutaj nie przydadzą. Do transportu było potrzebne tylko to dolne. Aha, odkręcie mi to, co trzeba. Kto by się spodziewał, że nie tego śledzia odkręcę. Dobra, karta graficzna, pyk, wskoczyła. Mamy kartę graficzną w środku, teraz musimy ją przykręcić. Zamknąć blaszkę, pyk. No i mamy, teraz trzeba tylko zasilanie wpiąć i te kabelki dwa luźne, co miałem, je również ładnie ułożyć. A to już raczej od dołu jakoś ułożymy, więc będzie łatwiej. Teraz tak, potrzebujemy dwa te kable zasilające, o których mówiłem wcześniej. Je wpinamy tu na blisko, pyk jeden, pyk drugi. No i mamy dwa kabelki, które musimy wypuścić dołem i je tu gdzieś spiąć. Okej. Z tej strony wygląda to w ten sposób, że mamy to specjalne jakby takie wyjście do tych kabli dla karty graficznej. Mamy wpięty jeden kabel, mamy wpięty drugi kabel. I karta graficzna jest w tym momencie podpięta na dwa kable zasilające, które są bardzo ładnie tu ułożone. I my pod spodem albo możemy jakoś spiąć, albo możemy je nawet tak zostawić, bo tu i tak jest, jakby widzimy, wszystko skitrane w środku, więc tak to zostawimy. Jeżeli tutaj widz będzie chciał kartę kiedyś zmienić, no to będzie mógł sobie to łatwo zrobić. Także tą część obudowy możemy już sobie zamknąć, tu już nic nie potrzebujemy. No i drugą część obudowy też zamkniemy, ale tak jak mówiłem, folii nie zrywam, folię zostawiam dla widza, a folię trzeba oczywiście zerwać, więc widzu drogi, jak to oglądasz, nie zerwałeś jeszcze folii, to tą folię zerwij, żeby ci się nie przytopiła czy coś do tej szyby. No i pięknie, mamy złożony komputer, trzeba sprawdzić, czy działa, także ja szybko wszystko sprzątam i widzimy się za chwilę. Oby wszystko działało. Tu jak widzę, karta graficzna też od razu się podświetliła. Tak więc pierwsze uruchomienie komputera uważam za udane. Komputer wszystko się świeci, wszystko się kręci. Ładnie wszystko się włącza, jak widzicie na ekranie, mamy już tutaj ekran od płyty głównej. Pierwszy raz w ogóle widzę taki dziwny ekran, szczerze. Zawsze jakieś loga są papierowe, takie rysowane czy coś. A tutaj jak widzimy, Windowsik się instaluje. Dobra, instalujemy Windowsa. Widz może uda się go ściągnąć, może przyjdzie i sam tutaj kompa przetestuje. Jeżeli chodzi o proces instalacji Windowsa, nie będę was zanudzał, więc nie będę wam tego pokazywał. Ten fragment jest najważniejszy tak naprawdę, bo tutaj wybieracie, który dysk chcecie sformatować, na którym chcecie zrobić partycję i tak dalej. No i tutaj musimy wybrać dysk, klikać nowa, zastosować ile miejsca potrzebujemy. No i w ten sposób robi się partycja. To samo robimy z drugą, nowa, zastosuj. W ten sposób robi się partycja, aczkolwiek jeżeli chodzi o drugi dysk, to ja bym go tutaj nie robił, no ale już go zrobię. Wybieramy sobie teraz pierwszy dysk jako podstawowy, czyli ten mniejszy, który ma 500 giga, klikamy dalej i przechodzimy do instalacji systemu. No i teraz czekamy, robi się instalacja i pyk. Jak widzimy, mamy już ekran powitalny, jeżeli chodzi o Windowsa. Wstawiamy sobie oczywiście kraj, region, język, połącz się z siecią. No i co uważasz w twoim kompie? Działa, nic się nie zepsuło, wszystko jest zrobione. Dzisiaj będzie testowane dopiero. 10 na 10? No ale zobacz, kurde, dookoła sobie możesz zobaczyć. Tutaj możesz sobie wejść. Kabelki, słuchaj, o dobra, weź sobie zdejmij tu obudowę, sobie zobacz, bo z tym się też pierdzieliłem dzisiaj. A że się udało ciebie ściągnąć, no to first review będzie. I się nie odkręca do końca, to są dźwiczki jak coś tak jakby. I teraz wysuwasz, wysuń po prostu siebie. To na to siebie, o. Kurde, luks. Ja pamiętam, że jak kupowałem swojego pierwszego kompa, ja już lepszego w 2018, to brałem sobie składanie z tego, z Morele. Tak otworzyłem, nie wiem, po jakimś czasie coś po prostu chciałem wymienić chyba. Ja tu miałem takie spaghetti z tej strony. No tu masz poukładane, pospinane, wszystko co nie trzeba ruszać. To co możesz ruszać, czyli do karty graficznej, masz tam pod spodem wsunięte po prostu na luzie, do dysków też ewentualnie. Czyli jakbyś chciał szybko kartę wymienić, to tylko odpinasz, wyciągasz kable, nie musisz ich odpinać w ogóle nigdzie, nie? A to co jest na stałe, no to masz oczywiście spięte i bajlando, nie? No ale jakbyś chciał dysk dorzucić kiedyś, kto wie, nie? No to różnie bywa. Ja nie wiem, słuchajcie. Tutaj, kurde, żeby skonfigurować Windowsa 11 bez internetu, co wpisujemy? Kacper po prostu, no. Kacper. Żeby skonfigurować Windowsa 11 bez internetu, to potrzebujesz jakieś, kurde, komendy wpisywać, więc to jest absurd dla mnie totalny. Sterowniki ci wgrać? Mam wszystkie ściągnięte sterowniki już na pendrive, żeby ich nie szukać. A jak zawsze wgrywasz? Bo ja wiem na przykład, żeby tej Nvidia Experience omijać, że tam po prostu... Nie, czemu? Pobierać. Czemu?
że to może wpływać na... Teraz, powiem ci tak, teraz oni zrobili Nvidia App, który jest trochę lżejszy, więc można Nvidia Appa wgrać od razu, nie? Aha. No ale nie, no czemu pomijać? No, jakby to jest automatyczne, to fajnie działa, jakby więc ja nie widzę problemu w tym, żeby to używać, nie? Ja wiem, że tak ludzie mówią, ale to wiesz, powiem ci tak, ogólnie jeżeli chodzi o Windowsa, no to oni dużo rzeczy gadają i to są takie, wiesz, pierdzielenie, tumerele, wiesz, jakby oni gadają tam wszystko. Jakby, wiesz, byle żeby był film. Więc jak słyszałeś takie rzeczy, to podejrzewam, że tylko dlatego. No i co, nie pokażesz mi tego problemu? Sterownik. Dobra, ja mam te sterowniki na tym, na pendrive'ie moim. Ale beka, żeby ale sterowników... Bez... Nie... No mówię, no cofnęliśmy się wtedy w czasie, nie? Że Windows 11... Sterowniki, Intel Chipset Network, proszę bardzo, ja mam ściągnięte. Czyli bez mojego, bez pendrive'a i bez drugiego kompo byś nie wgrał sobie nic, nie? No nie, na pierwszy raz coś takiego widzę, szczerze, finish. I? Halo, halo? Network adapter wgrany? No i on nie ma innej opcji niż odrębnić wszystkie. Jest. Czyli z tej płycie głównej nie masz internetu, dopóki nie wgrasz driverów. Fajnie, zarąbiście, nie? Jakie przeglądarki używasz? Znaczy, więc to cię wkurza, nie? W ogóle nie miałeś tu styczności. To cię wkurza bardzo i patrz teraz to, nie? Wchodzę sobie w Pro, testujemy, dodatkowe opcje. Nic się będę przeklikiwał tutaj innego, nie? Pyk. I patrz teraz. Tada! To jest najlepszy fix, nie? To jest fix na wszystko. To jest fix, który pozwala ci na szybkie na przykład wypakowywanie teraz zipa, nie klikając jakichś kurde innych dupereli, nie? Nie musisz, wiesz, klikać tam, pokaż więcej opcji, tylko masz jak w dziesiątce, tak jak prawidłny gracz, a nie kurde jakieś gówna klikać. 7D to jest nowa BIOS, to też BIOS ci od razu ogarniemy, włączę ci XMPK na maksa, zobaczymy stres testa, mam testem, czy ci nie bywała tych ramów, bo wczoraj u siebie też robiłem. I u mnie wyszło tak, że na 6400 te ramy i tak nie działają, bo gry się wywalają. A, jest niestabilne. No, AMD Expo, więc musiałem ustawić AMD Expo, ale nie to 6400, tylko to 6000, ale to 6000 ma niskie celki, więc przez to się okazało, że FPS są jeszcze bardziej stabilne. W sensie, aha, tak jak na 6400 wskoczyły bardzo wysoko, tak na tej niższej wartości po prostu było bardziej stabilne, nie? A mi pisałeś, że nawet ten, że na 60 FPS-ów, tak? Ci nawet podniosło. Kurde, nawet nie wiedziałem, że przez ramy to może być taka różnica. Masz DDR4, to DDR4 z bomby mają bardzo niskie opóźnienia, nie? I tam jakby te FPS są w miarę stabilne z bomby, ale w DDR5 masz bardzo wysokie opóźnienie. Im wyższe DDR-ki, to oni bardziej większe opóźnienia robią. Teraz dlatego są te wyższe prędkości, bo one są potrzebne po to, żeby mielić tych danych więcej, żeby nadrobić opóźnieniami, nie? Multitasking, żeby robić. Co, Wi-Fi drivery ci wgram w razie co też, nie? Wszystkie drivery ci wgram od razu. 6400 to jest pierwszy, czyli ten bazowy, no nie? Czyli to, jeżeli na tym będziecie wywalać, to ustawimy ten, co ja u siebie ustawiłem. Ten z mniejszymi timingami, ale 6000. Mhm. I ci XMP1 na razie włączamy. I powinno poradzić sobie. Intel se lepiej radzi niż AMD z ramami. To, co mówiłem na streamie. U mnie były screeny, nie? Czyli jedynkę włączamy. CPU domyślnie jest 3.5 i turbo jest, nie? Turbo włączone jest. Czyli domyślnie na razie zostawiamy go, nie? Odpalasz test i teraz pierwszy ciśnie z ramem. Wyskakuje do góry. Nie? Sprawdzę sobie tego rama i tu będzie pokazywał errory, czy będą, nie? Finalnie jak nie wywali był screena, nie będzie żadnego errora, z git. No i raczej będą te ramy git, no bo to są pod Intela typowo, nie? Nie ma errorów. No i kurde, oficjalnie oświadczam, Intel jest lepszy od AMD w kwestii ramów. AMD, wczoraj testowałem 6400, pełno errorów, zbugował z tym blue screen, nie? Zmniejszyłem prędkość do 6000 i obniżyłem te prędkości, był git. Ale na 6400 nie ma opcji. Średnie. A tu już widzę, że będzie więcej na pewno. No bo 500-600 ciągle jest. 555. No. Co? To jest duży skok. Czyli masz ile różnicy FPS-ów? 200? 200, no. A weź deathmatcha od pola jakiegoś zwykłego. Albo, o, Mirage zwykły, bo ja zawsze Mirage sprawdzam. Aha! Ty masz ode mnie więcej FPS-ów, stary. No to jest idealnie chyba, nie? No masz więcej o 100 FPS-ów ode mnie. Teraz powiem wam tak, widzowie, nie? Bo mnie tylko tu widzicie nad komputerem, on jest zblurowany tutaj. Mr. Blur tutaj jest. To ma więcej FPS-ów niż ja na tańszym kompie. Od razu jest w ogóle mój konflikt wygrany, nie? Ja pierdzielę, nie? Zamieniamy się? Ma szans. To co, komputer odebrany, tak? Co o nim sądzisz? Bo ja jestem w szoku. Bestia, będzie testowana na pewno. Ja go zabieram. Nie ma szans. Zamieniamy się. No ale za dopłatą. A czy bez karty, nie? Za dopłatą to się dogadamy i możemy. No, słuchajcie, widzowie, na kompie, który widzi tutaj na specyfikację na tym blurze w sumie, na nim, to ja jestem w szoku, że jest tyle FPS-ów, bo do 800 FPS-ów tam dochodziło, nie? Podkręcimy.
i będzie jeszcze więcej. To co, podkręcony komp będziesz ty prezentował już, na Twitchu nam powiesz, co? Jedynie co mi się nie podoba osobiście, to że nie wziąłeś tego ciemnego chłodzenia, no ale mówię, że na wyglądzie ci nie zależy. Najwyżej sprayem szybko tam walniesz, nie? Jeszcze, no dobra. Jeszcze chciałbym pozdrowić tych, co mówili, żeby zamawiać Ryzena. Właśnie, właśnie widzowie, słuchajcie, udało się w ogóle go ściągnąć tutaj, bo ogólnie nie miał go tu być, no ale jest. No i mówiliście o Ryzenie, żeby zamówić Ryzena 7800X3D. Nie, to jest lepsze. Tylko kwestia po prostu dobrych ustawień, dobrego skręcenia, złożenia, dobrania komponentów. No i dwóch dysków. Bo te dwa dyski też myślę, wydaje, że to zrobiły robotę, nie? Bo tak jak u mnie na przykład ja patrzyłem na prędkości, to podczas korzystania z CS-a dysk się dusi po prostu, bo Windows coś tam w tle robi, jakieś aplikacje coś w tle robią. Więc jakby zadowolony? Zadowolony. Dziękuję. No, łapka w górę, subskrypcja i komentarz. Jak chcecie, żeby tobie kompa złożyć, to też do mnie napisz, też ci złożę. Polecam.